uczniów i dla rodziców i wszystkich, którzy sercem i duszą są osobą pracowniką, a szczególnie z klasami, które w tym roku są nie pierwszymi latynieckimi, tylko siódmą klasą są. Cieszę się niezmiernie, że jako nauczyciel mogę uczestniczyć w takiej ewolucji i mam nadzieję, że entuzjazm, który teraz widzę na poziomie uczniów, pewną refleksję na twarzach rodziców i nauczycieli, będziemy mogli albo zbierać niepewności, albo odzyskiwać w oczach entuzjazm, który dziś. Moi drodzy, siódme klasy witam was serdecznie, wszystkie. A, B, C, D, E. Informacja dla was. To jest wasz mąż opatrznościowy szkoły podstawowej, wicedyrektor pani Barbara Dąbrowska. Życzę wizji i życzę efektów. Gronu pedagogicznego tego samego. Witam przede wszystkim uczniów. Ten dzień jest dla was szczególny, dlatego że rozpoczynacie naukę w nowych murach innej szkoły. Dzisiaj spotkacie swoje koleżanki i kolegów, również z innych różnych szkół. Więc słuchajcie, jest to wyjątkowe. Witam, Sebastian Kowalik, wychowanie fizyczne. Katarzyna Pietrzak, wychowanie fizyczne. Rafał Pietrzak, również wychowanie fizyczne. Dzień dobry, Ewa Rebsk-Ralan, jestem wychowawcą 7B. Witam wszystkich, uczeni Mickiego. Dzień dobry, Kasia Mączka, wychowawca 7E. Dzień dobry, jestem Anna Hołody, nauczyciel wspierający w 7E. Witam, nazywam się Małgorzata Łukaszewicz-Pomianowska, uczę na tym. Beata Siwiec, wychowawca 7A, nauczyciel chemii. Dzień dobry, nazywam się Iwona Jachimowicz-Karol, jestem wychowawczynią klasy 7D, uczę języka polskiego. Skończyli. Również bardzo państwu dziękuję, że przyprowadziliście następne swoje dzieci do naszej szkoły. Jeszcze raz dziękuję uczniom, dziękuję dzieciom i rodzicom. Proszę państwa. I również zapraszamy rodziców razem z dziećmi, gdzie wychowawcy przekażą takie już bardziej ogólne informacje.